Jak się przygotować do densytometrii metodą Dexa? Densytometria metodą Dexa to najpowszechniej używane badanie stosowane do rozpoznawania i monitorowania osteoporozy. W tym nagraniu opowiem państwu na co zwrócić uwagę przed wykonaniem tego badania. Ja nazywam się Mikołaj Kamiński i jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z reumatologii. Przypominam, że ten podcast ma charakter edukacyjny, a każdy przypadek powinien być interpretowany indywidualnie przez lekarza. Badanie densytometryczne metodą DEXA to badanie wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie, jednak w znacznie mniejszej dawce promieniowania jonizującego w porównaniu do klasycznego badania rentgenowskiego wykorzystywanego w obrazowaniu kości i stawów. Na samym początku zaznaczę, że kluczowe jest wybranie odpowiedniego ośrodka, w którym wykona się densytometrię. Jeżeli ktoś z Państwa ma mieć pierwszy raz wykonanie badanie densytometryczne, to najlepiej udać się do ośrodka, które Państwu zaleci lekarz. Nie zaleca się korzystać z autobusów zawierających aparat densytometryczny, gdyż w densytometrii kluczową sprawą jest ustawienie i kalibracja aparatu. Aparat densytometryczny jest bardzo wrażliwy na drgania, a w przypadku takiego autobusu z densytometrem, kiedy bus będzie stał na parkingu, to będzie podatny na drgania. Tak samo. Jeśli densytometr będzie umieszczony w pomieszczeniu drgającym pod wpływem ruchu drogowego. W przypadku osób, które mają kolejny raz wykonywane badanie densytometryczne, najlepiej, aby badanie kontrolne było wykonane na tym samym aparacie, na którym wykonano pierwsze badanie. Dzięki temu z większą pewnością będzie można porównać wyniki. Promieniowanie rentgenowskie nie penetruje przez wszelkiego rodzaju metalowe elementy i w przypadku densytometrii metalowe elementy paska. Spinki, klucze, monety w kieszeniach, metalowe zapinki od stanika, metalowe elementy ubrania itd. mogą zawyżyć wynik gęstości mineralnej kości, a przez to dać wynik fałszywie negatywny, czyli pacjent może mieć osteoporozę, a badanie tego nie stwierdzi. Dlatego podczas udawania się na badanie densytometryczne powinniśmy pozbyć się wszelkiego rodzaju elementów metalowych tuż przed badaniem. Przypomnę również że ciąża jest przeciwwskazaniem do badania densytometrycznego. Innym przeciwwskazaniem jest przebycie w ciągu ostatnich dwóch dni badania obrazowego z użyciem kontrastu, np. tomografii komputerowej z kontrastem. Kontrast, który jest wydalany przez nerki, może wpłynąć na gęstość mineralną kości ocenianą w kręgach lędźwiowych. Jeszcze Państwu zwrócę uwagę, że gdy Państwo otrzymają wydruk z badania densytometrycznego, to sprawdźcie Państwo. I jest to uwaga skierowana szczególnie do mężczyzn, czy mają Państwo prawidłowo wpisaną płeć w dokumencie. Gdyż rzadko, ale zdarza się, że ze względu na to, że większość osób korzystających z badania densytometrycznego to kobiety, to kiedy badanie ma wykonywane mężczyzna, to technik może zapomnieć wpisać prawidłową płeć. I wtedy obliczone parametry na wydruku są obliczone dla kobiety, a nie dla mężczyzny. Natomiast jeżeli my szybko wyłapiemy taki błąd, to jeszcze można poprosić o poprawę wyniku. Podsumowując: przygotowując się do badania densytometrycznego, najpierw należy wybrać odpowiednią pracownię. W przypadku kolejnego badania powinna być to ta sama pracownia, w której wykonano pierwsze. Po drugie, należy pozbyć się wszelkich metalowych elementów z ubrania, które mogą wpłynąć na wynik gęstości mineralnej kości. Zachęcam Państwa do przesłuchania pozostałych podcastów z playlisty poświęconej osteoporozie. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału i do usłyszenia w następnym podcaście.